To jest wybuchowa strzała, to jest strzała zamrażająca jeszcze jakaś. Patrzcie, dwóch czempionów jeszcze przywołał. Nie pamiętałem o tym kompletnie, o tym szczególe. Oj, oj, jesteśmy teraz na strzała, moi drodzy. Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach moda Terrarie i przygody Korneliusza Rzucacza. Słuchajcie, mieliśmy małą przerwę spowodowaną no wieloma czynnikami. Po prostu się nie wyrabiałem, miałem sporo do roboty, jeszcze teraz doszło do choroba, więc daj pewnie słyszeć po mnie i po moim jakimś smarkaniu okazyjnym, czy też kichaniu, czy kaszlu, że no jeszcze się do końca nie wykurowałem, ale postawiłem, że nagram w ten wtorkowy odcinek i przeżyję z wami przygodę. Słuchajcie, no przygotowałem w międzyczasie parę podków, żeby walka z Viscountem była trochę prostsza. No i zastanawiałem się, co właściwie dalej, bo mamy parę opcji. Opcji, które koniecznie trzeba będzie rozpatrzeć, bo po pierwsze tak. I to chodzi aż o pierwsza opcja, najważniejsza. Musimy odwiedzić te dwa biomy i pukać tutejszych bossów, czyli podrzebanego czempiona oraz grintowy rdzeń mocy. Hatać się za boss z grintowej strefy. Musimy odwiedzić na pewno podziemia, piekło. A dodatkowo mamy jeszcze takie coś, czego ja, o czym ja się dowiedziałem dopiero teraz. To, gdzie byliśmy, to był podwodny oceaniczny biom. To, co nas jeszcze czeka, to otchłań. Nie byliśmy jeszcze w otchłani. Otchłań, z tego co czytałem, składa się z czterech części, gdzie pierwsza już jest bardzo ciężka, druga jest już prawie nie do przejścia przed hard modem, ale możemy tam spróbować się udać jakoś, zobaczymy, jak będziemy sobie radzić. Trzecia, czwarta to już jest po Moon Lordzie i w ogóle no, jakby nasza postać jest wykoczona w cholerę, więc to będzie Korneliusz za bardzo długi czas, więc na pewno to odwiedzimy, jeszcze nie wiem tylko dokładnie kiedy, ale to jest po tej stronie, gdzie jest dungeon, czyli tutaj. Tutaj właśnie na tej głębokości, o ten cały pas to jest otchłań, a przynajmniej powinna być, bo to jest chyba ocean sulfurowy, a to jest po prostu zwykły ocean. Zobaczymy, czy wszystko się dobrze wygenerowało, a teraz już bez zbędnego przedłużania, ponieważ ten odcinek no mimo wszystko nie chcę, żeby był zbyt długi, jeszcze się trochę kuruje, jeszcze potrzebuję trochę czasu. Plan na dzisiaj Viscount, a potem granit oraz marmur. Także wypijmy potki, porobiłem ornistrza tak jak mi doradzaliście. Wypijmy potki, tak, to będziemy mieli trochę więcej życia. Będziemy mniej dostawać. I weźmy sobie szansę na zatrucie. Możemy mieć dwa cookingi raz. Nie. Okej, no dobra. Korneliusz Rzucacz kontra Viscount. Starcie już nawet nie wiem które. Let's go. Chciałbym to wygrać, mamy sporo życia. A to trzeba po prostu w tej walce bardzo dobrze unikać. Taka jest prawda. No, to był słaby unik na przykład bardzo. Może to będzie lepsze na to Viscounta. No wydaje się, jakby mocniej biło, co? No oczywiście, to też musiałem dostać. Nie wiem, czy od razu nie użyć sobie właśnie jednego z naszych serduszek. Oj, na te kamienie też trzeba bardzo uważać, bo one będą nas bardzo mocno biły. Nie wiem, jak mocno teraz bije ten Viscount, ale na razie jeszcze mamy sporo życia, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy. To jest walka zręcznościowa, to nawet nie ma co o tym gadać, to jest najbardziej zręcznościowa walka, jaką mieliśmy dotychczas. No bijemy go bardzo ładnie, ale co z tego wyjdzie w ostatecznej rozrachubie? Zobaczymy, mamy połowę życia już z głowy. To jest ciężki boss, to jest bez wątpienia bardzo ciężki boss, który jest, no, ma takie bardzo zręcznościowe motywy. Nasz Korneliusz jeszcze nie jest gotowy na takie starcie do końca. Ale chyba jakoś powinniśmy dać sobie radę. Oj, przeważne kamienie, koniecznie. Staram się, ojeju, jak dużo tego zaczął wypuszczać. Chyba to są końcowe fazy walki z nim, dlatego on się taki zdenerwowany zrobił. Oj. Dobra, uleczyliśmy się. Jesteśmy jakimś nietoperzem. Co jest? Wow, co mam zrobić? Dobra, jestem sobą. Korneliusz został zamieniony.
O nie, zostało tak mało życia. A my znowu jesteśmy nietoperzem. Udało się! Nie mam pojęcia, jak on zginął w ogóle, ale udało się, to jest najważniejsze. Wiesz co, już chciałem przyznać porażkę i oddać mu kolejne zwycięstwo, ale udało się! Będę musiał zacząć na raniu, jak Corneliuszowi się to udało. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie mam pojęcia. Co tam się dzieje? Co to za impreza? Halo! Ale się ich tu zebrało. Co wy tutaj robicie, moi drodzy? Moi drodzy przeciwnicy. Udało się. Salamandra została pokonana razem z tutejszym bossem. Musisz się upewnić, czy naprawdę? Tak. Nie mam pojęcia, co się stało. I powiem tak, nie analizował. Zebrałem worek z nagrodą. Mamy też trofii, które dołączam od razu do naszej kolekcji trofeów. Zawiśnie sobie tutaj tuż obok trofeum z Desert Scourge'a. I słuchajcie, w ogóle zmieniłem hack. Pomyślałem, że ten będę miał sobie w zapasie, bym chciał gdzieś się przekopać, ale on będzie jej poręczny i może mnie bardzo nieprzyjemnie udupić. I otwórzmy to. Vampir Scepter, Vampir Catalyst, transformacja. Wow, czy będziemy mogli cały czas latać? Guano Gunner, czyli w sumie... Wow. Czy to przypadkiem, moi drodzy... Na chwilę się tylko przebiorę. To jest to? Jak to wygląda, to co teraz nosimy? Przepraszam bardzo. Bardzo bym chciał zobaczyć, a nie jestem pewien, czy to widzę. Bo ta maska przypomina mi po prostu... Cataclysmic Hollow Mask. Maskę Hollow Knighta z gry, którą ja osobiście bardzo lubię. Ale czy to jest to nawiązanie? Nie wiem. Aczkolwiek nie wiem, czy to nie jest ten moment, w którym powinniśmy trochę zmienić wygląd naszego drugiego Corneliusza. Chociaż on jest kojarzony z Fezem i nie wiem, czy Fez nie będzie, nie powinien być jego maską, jego nakryciem głowy do samego końca. Chyba tak będzie najlepiej. Maska jest ładna, ale nałożymy ją kiedyś. Wybaczcie. A teraz przygotujmy się do kolejnych naszych przygód. No, teraz będzie z jednej strony łatwiej, z drugiej strony ciężej. Chwila, to gdzie się wsadza? Tutaj. Możemy cały czas teraz latać? Jest jakaś granica naszego lotu? Nie wiem, czy teraz tak. Ajaj. To było zbyt mocne, ale... Fajne są te transformacje. Podoba mi się cały zamysł, jaki twórcy wokół tego postawili. Oddajmy to na razie do itemków. Jednakże... to będzie tutaj. Okej, okay. I resztę możemy też oddać. No, będzie nam na pewno potrzebny ten brąz alloy fragmenty. Bo będzie z tego i set, i przywoływaczka, żebyśmy nie mogli znaleźć posągu. Także chodźmy. W ogóle mówiłem to na raju informacyjnym, bardzo by mi zależało, żebyście ten na raju informacyjny obejrzeli na moim kanale. Ono weszło 31 marca, więc ci, którzy będą chcieli, to na pewno bez problemu to znajdą. Ci, którzy jednak będą mieli z tym jakiś problem, to streszczę to, co mówiłem tam o serii właśnie, tej, którą oglądacie teraz, o modzie Terrarię. Słuchajcie, moda Terrarię kosztujemy bardzo dużo czasu, bo ja myślałem, szczerze powiedziawszy, że to będzie takie coś, że ja narram to bardzo dużo do przodu, będę miał taki zapas i nie miał z tym najmniejszego problemu. Okazało się jednak, że sporo trzeba robić w Terrarii poza narraniem. Wiecie, przygotować różne rzeczy, posprzątać w skrzyniach, dobudować nowe piętra i tak dalej. W ogóle tutaj zapomniałem, że mogę minera użyć, nie zrobiłem tego, mniejsza o to. Ale doszedłem do wniosku, że bardzo dużo mi to czasu zajmuje i ten 3 razy Terraria w tygodniu to czasami jest za dużo. Dlatego nie zdziwcie się, kiedy czasami wyjdzie sytuacja, w której Terraria nie będzie 3 razy w tygodniu, tylko na przykład 2, bez soboty. Zresztą ja tylko dorzuciłem sobotę wam, to była raczej dla was taka, powiedzmy, nagroda za to, że bardzo ładnie przyjęliście serię. I po prostu ta sobota nie zawsze będzie tu sobotą z Terrarią. Często, ale nie zawsze, także miejcie to proszę na uwadze. Bo wolę przygotować wam 2 dobre odcinki, gdzie bardzo dużo się działo, niż 3, w którym no, będę pokazywał wam takie rzeczy już off-topowe, bo nie miałem po prostu czasu na nic innego. Także warto by było to zapamiętać. Oczywiście
Będzie się pojawiała Terraria czasami również w ten dzień, jakim jest sobota. No ale będzie czasami dzień przerwy, wtedy będzie tylko Archilife, albo coś tam innego, co wymyślę sobie w danym okresie. Czy to jest... To jest to, co myślę? Nie, dobra. Myślałem, że to jest Bury Champion, ale właściwie jakoś tak dziwnie mi to wyglądało. Czy my jesteśmy zamrożeni? Tak. No ale... Ale już się pojawił. Kurczę, jest chyba za wcześnie. Wydaje mi się, że my jesteśmy po prostu dużo za słabi, żeby go zwalczyć. Z drugiej strony... No, jak nie teraz, to kiedy? Okej, zróbmy sobie na pewno więcej miejsca. To jest priorytet absolutny. Nasz w tym wypadku. W tym momencie. Chyba też zrobię tutaj tę warstwę w dół. Słuchajcie, zrobimy raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. No, w sumie teraz na razie wystarczy już z tym dalej. Okej. Okay. Trochę bardziej przykopane. A tutaj oczywiście, no teraz wysadzimy, to będzie przykro, więc może tutaj jeszcze rzucimy jeden dynamit. I tutaj. Kurczę, najgorsze jest to, że nie mam strefy, gdzie mogę coś spokojnie pofarmić rzeczy terbiomu. Ale no, może nie jest mi to dane po prostu. Co to jest? To jest dirt platform, okej. Okay. No widzieliście, jak walka z nim wygląda. Mi się wydaje, że znowu ta arena nie za mała i znowu dostaniemy od niego mocno. Ale z drugiej strony, no naprawdę nie mam pomysłu, gdzie mógłbym zrobić taką większą arenę. Ja, że po prostu teraz się trochę jeszcze przykopię. Przy was, oczywiście. Czekajcie, tutaj. I zrobię parę rzędów. Oto, tego powinno więcej wystrzeliwać tutaj. O, czekajcie, on zniknął? Zniknął ten Rock Formation, okej. Okay. A to może nawet i dobrze. Nie śpieszymy się. Oj, patrzcie, tu w ogóle przeciwnicy się zaczęli pojawiać. Co jest? Palnax. Znaczy już tarczy tak aktywuje i nagle przestają wrażenia dostawać. Ale fragmentów potrzebujemy bardzo dużo. Nie jestem wam w stanie powiedzieć, ile dokładnie, ale to jest liczba bardzo duża. Okej. Okay. Najgorsze jest to, że tutaj te cholerne żywiołaki ziemi się respią. I to też w takich nieprzyjemnie dużych ilościach. Wiecie, jedna rzecz mnie zostawia. Wow! Na pewno i taka rzecz mnie zastanawia. To tak kluje? Tak, to tak kluje. Okej. O, Drained Energy Core. To jest chyba potrzebne do przywoływaczki. Która zaraz będzie w sumie potrzebna. To teraz tak. Zastanawiało mnie, czy jak będę spadał sobie. To właśnie. Refo. Zatrzymam się tu, okej. Okay. Dostałem po jeden od niego, myślałem, że to jest jakieś większe wrażenia. Chciałbym w ogóle zrobić tutaj większy biom, ale no nie da się chyba. Wydaje mi się, że jakbym postawił ścianę, to nic by nie zmieniło. Chociaż może... Czy jest w ogóle jakiś jeszcze biom duży? Tutaj jest jeszcze spory biom. Spory, no może nie taki spory, ale... Ale... No dosyć spory. Zabiliśmy teraz to. Night Vision Helmet, fajnie. To są po prostu gogle nartowizyjne, jakby nie patrzeć. Jest kolejny hoplita. Ale fragmenty wypadają, tylko żeby tutaj było więcej przeciwników, to by było cudowne. To by było to, czego potrzebujemy dosłownie. W tym momencie przynajmniej. Tam na dole się coś jeszcze respi. To też jest taki denerwujący, bo to się respi na dole i ja nie mam do tego za bardzo dostępu. Respi się gdzieś tutaj, jakieś cholerstwo. Chyba, że w ogóle ale jak przebijemy to nie będzie się gdzie miał respić. Ten posąg nie będzie musiał zrespić chociażby. Chyba. Jakieś slimy się dziwne respią. Aerlitowe. To w ogóle nie o to nam chodzi w tym miejscu. Da, to zabijmy sobie. Chyba, że po prostu będziemy farmić. Czekajcie, możemy od razu na pewno postawić tutaj świeczuszkę. Niech świeczuszka sobie świeci, niech sprawia, żeby tutaj więcej się potworów pojawiało. A co z tego wyjdzie, zobaczymy. Po prostu zobaczymy. No. Tak naprawdę przydałoby nam się zrobić taki sztuczny biom. Trochę. A poczekajcie, jeszcze jedna rzecz mnie bardzo interesuje. W ogóle mam przepchany ekwipunek. Wow. Ale przeszarżował. W sensie szarżujący, więc w sumie to ma jakiś sens.
ma ręce i nogi. Jakbyśmy spróbowali sobie zrobić stół, zwykły stół do craftingu, i na tym stole spróbowalibyśmy zrobić marblowe ściany. Czy dałoby się zrobić marblowe ściany? Okej, mogliśmy zrobić znowu ten. Znowu taką maskę hollowową. White Knight Mask, ale zajebiste nawiązanko. Jako osoba, która przeszła Hollow Knighta, po prostu czuje się świetnie z tym. Fireplace. Też ładne coś. Przydałoby nam się do naszego domku. Nie wiem, po co teraz to zrobiłem, ale no już... Mniejsza o to. Może tych łoli zrobimy więcej. Nie wiem, gdzie są w ogóle nasze... Aha, tutaj są nasze bloki. Zróbmy taki sztuczny biom. To jest taki odcięcie, zrobienia takiego trochę bardziej sztucznego biomu. Żeby jakoś... Nie wiem, więcej się tu rozpiło. Mam wrażenie, że to naprawdę nam pomoże. Ale może się oczywiście mylić. Ale dosyć szybko się dostawia, więc nie ma z tym problemu. Słuchajcie, no niestety jak macie problem z farmieniem jakiegokolwiek surowca, to musicie się ratować właśnie robieniem sztucznego biomu. Szczególnie w takich małych biomach, które nie rozpią się tak jak na przykład las, albo jak pustynia na powierzchni. To są biomy duże. Jeżeli macie przed czymś problem, to musicie zrobić biom. Jakiś tam konkretny biom, który jest akurat wam potrzebny. Na przykład jak się robi pod koniec gry, można zrobić taką bardzo fajną farmę, aż pod koniec, to tak naprawdę na hard mode. Jak się już zaliczy inwazji piratów, to można zrobić bardzo, ale to bardzo fajną... Chwila, czy to jest marblowa ściana? Tak, marblowa. Już się tak zacząłem bać, bo tak trochę nie pasuje, ale wydaje mi się, że to jest ku temu pewna przyczyna, że to tak nie pasuje do końca. Mam nadzieję, że w ogóle tak rozszerzam dzięki temu ten biom trochę. Też się może zrobić taką bardzo ciekawą farmę, której celem jest po prostu, jakby mi patrzeć, stworzenie paru biomów w jednym miejscu. Dzięki tym paru biomom w jednym miejscu możemy sobie wytwarzać... Wow. Możemy wytwarzać sobie farmę, która różnych jakby... różnych biomów naraz, czyli na przykład potrzebujemy rzeczy z paru biomów naraz. Na przykład potrzebujecie czegoś z dżungli, czegoś z... Oj, przepraszam was bardzo. Z korupcji i czegoś na przykład z... śnieżnego biomu. Dostawiacie po 60 klocków i wtedy się już tworzy biom. I wtedy można... Tylko to muszą być konkretne klocki, żeby się nie nadpisały. Na przykład jak się robi tą farmę, to wykorzystuje się, żeby mieć dżunglę klocki z... świątyni, tej golemowej. Którą no, poznamy za jakiś czas dopiero. Jeszcze ich nie widzieliśmy w tej serii. Potrzebne są też klocki lodu, klocki korupcja albo klimzona, w zależności od tego, co macie na świecie. I dzięki temu macie w jednym miejscu, i to jeszcze na ocean się robi, to dzięki temu macie w jednym miejscu 4 biomy tak naprawdę. I tak właśnie traktuje to gra. To jest super, super przydatne i naprawdę przydaje się przy robieniu farm. Także polecam gorąco. Tam na dole się respy cały czas potwory. I przez to mi się tej resp na górze psuje i nic mi się dłużej pojawia. To jest najgorsze właśnie przy tworzeniu takich biomów. Żeby to dobrze działało, to niestety, ale trzeba połatać te dziury na dole, żeby tam nie miało co się respić. Żeby nie miało gdzie się respić, może tak to nazwę. To być bardziej akuratne. Żeby nie miało gdzie się respić. Mówicie, teraz cichopicie gdzieś tam na dole się respi w jakichś zakamarkach, w jakichś małych dziurach i tak dalej. No właśnie nie o to chodzi do końca. O, w ogóle Gladiator Legends tam wypadło. Czy to jest z naszego setu? Chyba nie. Chyba nasz set trochę inaczej wygląda mimo wszystko. Czekajcie, co my jeszcze możemy wyrzucić? Wow, 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 wow. Halo, kolego, gdzie przez dach wrzucasz? Nas ciągle bije, cały czas tukło. Wood platform, okej, to się na pewno przyda. Night vision helmet, no nie mam gdzie pewnych rzeczy wywalać. To możemy wywalić, to możemy wywalić, to możemy wywalić. Meduza berry? Wow. O 120 leczy. Ale ma szansę spetryfikowanie nas, więc to jest takie... wóz przewóz trochę. Dobra, posortujmy. Trochę jeszcze miejsca mamy tutaj. Dokończmy nasz plan tutejszy. Okej. Tam na dole bym się jakoś przekopał, szczerze powiedziawszy. Oj. To wredniactwo jest. Zróbmy tutaj trochę więcej światła. Najgorsze jest to, że nam wykrywa ten cholerny biom lodowy i widzicie, większość rzeczy, która do nas przelatuje, są z tego biomu lodowego. Wow. Widzicie, żeż cholerstwa. Dirt platformy zróbmy. Żeśmy mogli tutaj ładnie się poustawiać.
bo musi mieć przynajmniej jeszcze z dwa rządki do unikania. No, widzieliście, dużo strzał, duże szarże tego czempiona, no nie jest łatwo, nie jest łatwo na pewno. Aj, no oczywiście musiałem dostać. Ja i moje unikanie w pilułce. Jest chyba ile ale fragmentów potrzebujemy dokładnie, na pewno set potrzebujemy, ileś tam. Konkretnie. Czy jakąś broń, chyba żadnej broni nie można z tego zrobić, więc czułem pewnie ich 60 parę, coś takiego bym wnioskował. No to jest sporo, 60 parę to jest sporo, bez wahania wam to powiem. Czekajcie, czy tutaj możemy to jakoś sprytnie przebić? Mi by się przydał też ten sam marble, żeby zrobić więcej tego objemu jakby. Dałoby się to jakoś jeszcze pociągnąć? To, widzicie, tutaj już jestem przed dużo wody i lodu, więc to jest kiepskie. One się tam na dole lubią respić. To jest ciekawe. I to jest właśnie jeszcze ten minus, że musimy jeszcze zrobić przywoływaczkę na pewno. Na pewno trzeba jeszcze zrobić przywoływaczkę. Ojojoj. Wow. Nie wiem jak on pojawił się jak używamy na dole, ale jakoś to wyszło. Jakoś to wyszło. O, jest bizarre rock formation. No nie wiem, czy jesteśmy już gotowi na bicie go. Czy tu jest już wystarczająco dużo miejsca? No zabiłbym go. Spróbował chociaż. I te chyba nasze javeliny są najlepsze, tak mi się wydaje. Już dużo ich na mnie zostało, ale one są chyba najfajniejsze po prostu. Nie wiem, czy z czymś innym jeszcze mamy szansę większą. To jest po prostu ciężkie, no ciężkie. Czy mamy jeszcze jakieś potki ciekawe, interesujące? Mamy toxic loafing na pewno. Nie wiem, czy bottled water dalej mam w ekwipunku. Powinien to już dawno wywalić. Boję się, że mi to zaraz nikt nie z ekranu znowu. Aby chciał zaraz to bić mimo wszystko. Ale też chcę dobić tych hoplitów, którzy mi się tutaj respią. Okej, jakoś to wyszło. Czy Cornelius teraz się odważy podjąć rękawicę? To jest bardzo ciekawe pytanie, czy się odważy. Teoretycznie powinien móc się odważyć, ale dalej tam miejsca nie mamy jakoś specjalnie dużo. W ogóle ciężko mieć pod ziemią dużo miejsca na walkę. Walki pod ziemią są takie, dlatego takie ciężkie, bo no, ciężko się przykopać, nawet jak mam dynamit, to wciąż są zbiorniki wodne, wciąż są różne inne przeszkadzające nam rzeczy. Ojojoj, zaczęliśmy bić powoli. Tą formację skalną dziwną. Bardzo, bardzo ostrożnie do tego teraz podejść. Ile mamy tych fragmentów? 30. Na pewno to jest za mało, patrzcie. Zobaczmy, policzmy sobie to. Breastplate, 20. To jest to? Tak, to jest to. Gladius nas nie interesuje. Graves, 16, 36. Helmet, 12. Czyli 36 plus 12 to jest 48. Jeszcze 18 nam co najmniej brakuje. A jak teraz przegramy walkę, no, Ten coating też jest fajny, bo sprawia, że mam szansę petryfikować wrogów. To jest mocne. Dodatkowo, no, Trollingarstwo ja nie lubię, więc raczej nie będę korzystał, na te są mocne. Dodatkowo tutaj możemy zrobić te 4, ale fragment przywoływaczki do tego bossa. Do tego, jakbyśmy go nie zabili. Także opcji jest sporo. Opcji po prostu jest sporo, no i trzeba mieć to na uwadze. Słuchajcie, zasadźmy tą dziurę sobie jeszcze. Nie wiem, ja mam taką cichą nadzieję, że uda mi się jakoś to ten biom taki naturalny tutaj przywołać, żeby nie było tutaj tego lodu, tej lodowej pieśni. Ale chyba tak się nie da. Dobra, słuchajcie. No, chyba lepsze szanse póki co na razie nie widzę. Jak teraz mi nie wyjdzie walka, ewentualnie jakieś dwie walki, jak jeszcze jeden się pojawi taki, to po prostu sobie będę musiał chyba przygotować dużą arenę na tą walkę. I tyle. Teraz spróbuję jeszcze raz start na dziko, zabić tą formację. Co może wypić przed walką? Na pewno to może wypić, toxic coating. Może na pewno rozstawić te ogniska, jakieś pojedyncze tutaj. Mówię, no to jest podobna sytuacja, że boję się, że mi zaraz wszystko poznicza tutaj. Dobra, dalej już nie idźmy. Oj. Prawie zabiliśmy, to było bliskie. Cytrynian mogę wywalić, szczerze powiedziawszy. Gladiator helmet, no to ładnie wygląda, ale nam nie jest potrzebny. To wywalmy.
Tych już Blizzard in a Bottle już tyle mam, że to po prostu naprawdę nie ma sensu to zbierać. No, chyba nic już więcej mamy. Szczerze nie mam żadnych podków jeszcze ciekawych. Ale chyba będzie musieli sobie poradzić z tym, co mamy. Dalszy Cornelius rzucacz znowu na dziko, znowu będzie próbował zwalczyć kolejnego przeciwnika, którym jest Blizzard Rock Formation. Wow. Także... Let's go! Dobra, no widzicie, grupie już straciłem życie, teraz znowu grupie straciłem życie. Bo ja... Ten przeciwnik do nas nie podchodzi przez jakiś czas. Trzeba wykorzystać ten moment. On teraz będzie szarżował, dobra. Tu trzeba... Może to właśnie jest walka, którą trzeba wykonać taktyką zwyciężyć, a nie takim chamskim uciekaniem. W głupi sposób. Dobra, on sobie szarżuje. Najgorsze, że on zacznie z tego łuku strzelać, to wtedy jest naprawdę ciężko. Dobra, on użył swoich ataków nożykami. Czemu on teraz jest tak blisko nas? Okej, to była szarża. Ile on ma jeszcze życia? Ile on w ogóle ma życia? On ma w sumie chyba 9000, tak. To wydaje się, że te 9000 takie do zbicia, ale to naprawdę jest ciężkie zbić tyle życia u przeciwnika. Mówię, że nie trafiamy cały czas, popatrzcie. O, zaczęło się strzelanie z łuku. Patrzcie, to też są tak powolne strzały z tego łuku, a jednak on tak dobrze nas nimi trafia, tymi strzałami oczywiście. Ej, ale na razie walka nie wygląda aż tak źle. I może nie mówię, że tą walkę konkretną wygram, ale wydaje mi się, że troszeczkę rozwinę tą arenę, troszeczkę dosłownie, i wezmę jakiś dodatkowy potek na przykład na wytrzymałość, to naprawdę ta walka nie powinna być aż tak ciężka. To był mocny strzał, to był bardzo mocny strzał, który nas bardzo dużo życia kosztował. Trzeba na pewno pomiędzy platformami skakać i dawać mu jak najmniej szans na to, żeby on nas po linii prostej trafiać, bo to jest przerąbane. Nie wiem w ogóle, czemu on nagle ten łuk sobie wyciągnął. Oj. W ogóle nie tak powinno wyglądać. Najgorzej jeszcze te strzały puszcza właśnie te, które teraz w nas puścił. To jest wybuchowa strzała, to jest strzała zamrażająca jeszcze jakoś. Patrzcie, dwóch czempionów jeszcze przywołał. Nie pamiętałem o tym kompletnie, o tym szczególe. Oj, jesteśmy teraz na strzała, moi drodzy. To się chyba zaraz skończy nasza przygoda. Tak, mój Boże, 2000 życia jeszcze było do zbicia. A on zaczął nas naprawdę nieprzyjemnie uderzać. Zastanawiam się, czy warto marnować na ten Blizzard Rock Formation. Znaczy na tą przywoływaczkę do niego materiały. To jest coś, co mnie zastanawiam bardzo mocno. No i lipa jest też taka, że już nie mam tych Blood Orbów, z których mogę robić sobie różne cuda i cudeńka. A nawet nie pamiętam, skąd one wypadają, tak szczerze powiem. Słuchajcie, więc... Gdzie jest Driada? A Driada mieszka w tym, no tak, w naszym drzewie. W naszym drzewie zamieszka nasza Driada. To jest dosyć logiczne. Ja patrzyłem, czy ona nie sprzedaje przypadkiem żadnych potionów. No ale widzicie, nie robi tego. Ja trzeba planter boxy po prostu ruszyć i ruszyć z jakąś fajną, ładną szklarnią. Teraz, o ile się nie mylę, już będziemy mogli zrobić przywoływaczkę obosa. To jest Unstable Core. Tak, 4 i 25 granitu. A granitu tyle mamy, gdzieś. Jak nie mamy, to będziemy mieli niedługo. Zobaczmy chwilę. Poczekajcie. Budowanie. Jest granit? Jest granit. Anvil? Na Anvilu to może zrobić? Unstable Core? Tak. Ten boss chyba był taki do zrobienia, więc nie wiem, czy teraz go nie spróbuję zrobić, ale mówię, że jest taki, ale tak naprawdę nie jestem pewien, więc nie śmiejcie się, jeżeli mi jakoś by nie wyszło. Bo ten granitowy boss też nie był taki najprostszy. Pamiętam, że nie był najcięższy, ale też nie należał do tych najprostszych. To sobie oddajmy na szybko te trzy rzeczy. Więc trzeba odbić te bossy. Z jednej strony z tych javelinów bardzo powoli to idzie. Z drugiej to jest taka najfajniejsza opcja, wydawałoby się. O. Ciężkie decyzje. Ewentualnie zastanawiam się, czy poza odcinkiem tego Bizarre Rock Formation nie ubić, chociaż no póki co pokazywałem wam wszystkie bossy i chciałbym się utrzymać przy tej tendencji. Może będę sobie nagrywał na przykład walki po prostu bez większego komentarza, pokazywał wam moment końcowy, albo cały czas komentował i po prostu wycinał
ten moment, w którym w końcu udaje mi się zabić. No opcji jest parę. Na którą się zdecyduję, jeszcze nie wiem. Ale chciałbym już mieć tą dwójkę bossów za mną. Iron skiny, jak się robi iron skiny? Czekajcie, mamy w sumie... Możemy się tutaj przyczepić na moment. Mamy w sumie to, mamy też tutaj bottled water. Co na iron skin jest potrzebne? Iron ore i dayblum? O, właśnie ten dayblum. Te dayblumy to jest zawsze problem, niestety, moi drodzy. Moi mili. Ponieważ te dayblumy zawsze są do dwóch najfajniejszych potów. Do shiny pota, czyli pota, który jest potrzebny do eksploracji bardzo. Bardzo się przydaje taki potion. A także do tego drugiego, no... Czyli do iron skina. Który no też jest bardzo, bardzo przydatny. Dobra, tutaj na razie chyba nic nie zrobimy w takim wypadku. Chociaż jeszcze te brązaloje można by było dofarmić. To też kusi. Jakie to jest duże miejsce do bicia. Chyba tutaj trzeba zrobić od razu platformę. Żeby mieć po czym chycać. To jest chyba bardzo taki powolny boss, który raczej będzie zespał nas pociskami, ale czy dobrze kojarzę, to nie jestem pewien. Zróbmy trochę więcej światła. Przejdźmy sobie to. Znowu Night Vision Helmet tam wypadł. To jest niesamowite. To jest chyba na to mała szansa, tak mi się wydaje. A tu proszę bardzo, tak po prostu wypadły sobie dwa. Dobra, teraz przejdźmy tutaj. O, ci się porozpili. Tak, zabijmy sobie od razu. O, jak zarzucili mnie. Co to za zmowa? Halo. Halo. Okej, okay. Bardzo mam brakuje. Kurczę, dofarmmy to sobie. A potem na koniec odcinka spróbujemy zabić bossa. Tak, taki bym plan widział na to wszystko. Tu się jeszcze zostawiam tylko nad jedną opcją. A mianowicie nad rozstawieniem ognisk. No, to jest właściwie opcja, którą koniecznie muszę rozpatrzyć pozytywnie. Bo to pomogło. Ja miałem wrażenie, że bardzo dobrze zarządzaliśmy życiem do pewnego momentu. Potem parę razy daliśmy się lupie podejść. Ale zawsze pod koniec walki jest taki moment, gdzie zaczyna no taki retard wchodzić w człowieka. Bo i przeciwnik wyprowadza te ostateczne ataki, które są trochę inne niż zazwyczaj. I tak po prostu inaczej się robi. I wtedy, no wtedy się przegrywa walki. Ja tak tą walkę przegrałem. Niestety. Niestety tak wyszło. O, jest numer 18, nie, już myślałem. Przejdźmy się tutaj. Muszą się respić tej przeciwnicy, a niestety nam się respią same nietoperze. Wszędzie nietoperze. Ja bym chciał tutaj dużo fajnych marblowych przeciwników spotkać, a nie mogę, no bo co? O, tutaj się jakieś porespiło cholerstwo. Slimy. Patrzcie, wystrzeliły, wow! Tutaj na dole oczywiście się porespiło jakieś zbiomu lodowego. No bo wcale nie mówiłem, że nie potrzebuję tych przeciwników kompletnie. No, taka wredota straszna się z tej gry czasami robi. Straszna wredota, tyle wam powiem. Oczywiście jesteśmy zamrożeni. Żeby nie było łatwo, po ile tam to zmniejsza? Mocno zmniejsza, mam wrażenie. Mhm. Co, żadnego przeciwnika teraz nie ma? O, idzie jeden. Idzie pan Ancient Falnarz. Patrzcie, go przytrzymaliśmy, widzieliście? Nie mógł się ruszyć, cwaniaczek. Ojejku, jest Bizarre Formation znowu. Ajajaj, jak puści, żeby podejść jeszcze raz do tego. No i co teraz, moi drodzy, co teraz? Pewnie teraz siedzicie przed tymi monitorami i sobie myślicie: Bobru, zrób to, albo Bobru, nie rób tego. Bobru, tak, albo Bobru, nie. No ja nie wiem, co wam powiedzieć. No kusi mnie, żeby jeszcze raz spróbować, jak mam taką okazję. Kusi mnie, żeby jeszcze raz podjąć rękawicę. To już będzie trzecie starcie, niby do trzech razy sztuka. A wiecie, co jest najsmutniejsze? Uważam... Wow. Rozpędzony pies, lodowy. Uważam, że teraz dalej nie damy rady mu. Że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy możemy dać mu radę. No dobra, chyba spróbuję jeszcze raz, mimo wszystko. Chyba jestem głupcem, który nie nauczył się o błędach i nie poszerzył jeszcze bardziej arenki. I spróbuję jeszcze raz, chyba że tutaj jeszcze sobie ją trochę poszerzę. O, tutaj, o, w tym miejscu dokładnie. Wiecie, tutaj damy sobie tak. Poszerzymy ją o tą strefę. Tutaj widać ją, no.
Ojej, kurwa, mi zniknęło to. Nie, nie zniknęło, całe szczęście jeszcze. Gdzie są te... Okej, okay, myślałem, że mi się skończyło, ale całe szczęście tak nie jest. Muszę jeszcze to rozbić tutaj. Dobra, rozbiję tą półkę skalną. I to mi da możliwości nowe. Kurczę, skąd to się tutaj wzięło? To sapajrowe coś. Zróbmy tak. To jest wood platform? A dobra, ten wood platform tak trzeba nie zużyć. W końcu. Ale to jest śmieszne, patrzcie jaka jest różnica między jedną platformą a drugą. Jedna jest taka prościutka, jedna taka dziwna i pofalowana. Ja rozumiem skąd to wynika, ale dalej wygląda to zabawnie. Dobra, spróbujmy raz jeszcze, jak nie to wrócimy i będziemy bić Aloja. Tylko naszego drugiego granitowego żywiołaka. Trzeba go tutaj obudzić. Żeby głupio nie wpadać w tego pociski, właśnie w ten sposób, Bobru. Właśnie w ten. Ojej, jak jeszcze w szarży wpadłem. Wiesz co, to jest po prostu słaba koordynacja u mnie ruchowa. Ja niby czasami dobrze gram w tą grę, ale czasami po prostu takiego dostaję strasznego laga mózgu. Nie wiem co dalej ze sobą poczynić. Bo widzicie, patrzcie, teraz straciliśmy życia, ale walka się tak naprawdę na dobre nie zaczęła jeszcze. No. I czemu ja w nią wskakuję? Dobra, musimy zużyć pierwszą potkę już tak szybko. Najgorzej jak tego duchy przylatują pomóc. Wtedy jest po prostu koszmarna walka. Daj, nie wiem, co robić. No, biję teraz z tego, ale nie. No nie. Za dużo dostaliśmy. To już jest po walce, chyba. To już jest chyba po walce. Chociaż, no nie wiem. Mam mieszane uczucie co do tej walki. Co do mojej strategii, mam mieszane uczucia przede wszystkim. Nie wiem, z czego się najlepiej bije. I czemu ja wskakuję cały czas w te ataki? Jeju, coś się ze mną dzieje nie tak. Dobra, to był jakiś ładny unik w końcu. Ładny, ja po prostu momentami powinienem się nie ruszać. Boję się też go teraz zbijać jakoś super mocno, bo zaraz zacznie używać tych ataków z łuku, które też są takie nieprzyjemne do unikania, a ja jeszcze nie jestem jakoś super wyleczony. Kurde, może z tego bumerangu go rzeczywiście bić. Dobra, jakoś tam delikatnie zarządzam tym życiem. Ale nie jest to na pewno zarządzanie nawet bliskie temu zarządzaniu, które bym chciał osiągnąć. No widzicie. Ajejku. Boli mnie to, jak słabo mi idzie. Czemu jestem zamrożony, przepraszam bardzo? Dostałem z lodowej strzały chyba, tak? Zabawne, że on w ogóle wypływa trzy różne strzały. Matrix się wytwarza z tych strzał. Jak z tych normalnych oczywiście, jak on zaczyna je wypluwać. W ogóle teraz podwójne takie wyplucie zrobił, to jest też ciekawe. Zerranie. Nie, chyba z tą bumerangu najlepiej trafiam. W sensie, ja widzę ile strzałów poduję, żeby nie było, że się poczułem oczywiście nie wiadomo jak pewnie. Ale to jest raczej kwestia tego, że... Wydaje mi się, że... Ojej, jestem już na strzała. To już jest po walce. Niestety moi drodzy, moi mili, ale znowu go nie pokonamy. No, przestałem bić przez chwilę, bo miałem nadzieję, że go bardziej nie zderwuję. No jak się... Wchodzimy na tą strefę bicia, kiedy on ma 20% życia, czyli tam 20, nawet trochę mniej niż 20, to zaczyna się robić po prostu za ciężko. Za ciężko. Poty trzeba przygotować. Ja to Viscounta też pokonałem dzięki potom i to jest po prostu dobra droga, żeby tych potów używać. Będę musiał na pewno to zrobić. Teraz pójdziemy sobie jeszcze chyba szybko załatwić tego bossa. Brakuje mi 4 brąz alloy fragmentów do seta. Dobra, ale pójdźmy załatwić bossa, przy okazji może dofarmimy 4 ostatnie fragmenty i skończmy tą farsę po prostu. Kolejny odcinek zaczniemy od walki właśnie z naszym przeciwnikiem Bizarre Rock Formation. Ja zrobię jeszcze troszkę większą arenę. Przygotuję jakieś potiony, a przynajmniej spróbuję przygotować, bo ja jeszcze mam jakieś dayblumy na pewno. Być może wbuduję tą szklarnię niewdzięczną i tak utartykę chyba przyjmę. Tak będzie najlepiej, tak powinno być najlepiej. Zróbmy sobie tędy, przejdźmy. Ciekawe, czy granitowego żywiołaka pokonam. W ogóle nie uleczyłem się. Bardzo mądrze zrobiłem. Nie uleczając się. Czego to bić? To jest pytanie. Bić albo nie bić? Oto jest pytanie.
Niedługo też pojawi się prawdopodobnie, jeżeli moje plany się spełnią, nowa seria w kanale. Dodatkowa, nie powinna wpłynąć na pojawianie się innych serii. Oprócz Isaaca, który no, będzie teraz rzadziej się pojawiał. Czy rzadziej, no będę po prostu rolnik, gdzie nie będzie się pojawiał, no. Tak wam powiem. Szczególnie jak nie mam czasu na nagrywanie go, a i na montowanie go, no to ciężko się czasami zebrać do tego wszystkiego. Granitowy, dajesz granitowy. Jest kolejny ten. Dawaj, jeszcze tylko 4 fragmentów potrzebujemy. To jest już tak niedużo. Tak naprawdę przydałoby się 8 fragmentów, żeby jeszcze zrobić przebywaczkę. Ale no te dwa jeszcze. Te dwa. Przebywaczka jest... Nie jest konieczna, nie jest konieczna. Rock Formation może nam się zrespić przecież. Tak dużo razy nam się zrespił, że to nie powinien być problem. Oczywiście wypadł nam jeden stąd. Żeby mógł być inaczej. No dajesz, dajesz dierko. To nie jest nic z tego biomu. On nie rzuca tego, co potrzebujemy. Walker Tree. Okej, to jest ścierka. Nie najgorsza, ale no, nam się jej przyda. Tej bluma zostawiamy na pewno. To wywalmy, to wywalmy, to wywalmy. Dużo wypada rzeczy niepotrzebnych, bardzo dużo. Zaskakujemy to aż momentami. Dobra, mamy na całego seta 48 fragmentów. Teraz czas na kolejnego i ostatniego w tym odcinku bossa. Trzeba to rozbić tego elementala, które go otaczają? Chyba tak. Dobra, rozbiliśmy chyba wszystko, co go otaczało. Co, będzie teraz taki sam, bez niczego? Na pewno jeszcze coś będzie w tej walce, to było zbyt proste. Okej, on będzie pluł tym pościskiem. Aha, on się zregenerował. Okej, no sobie nie, tak, będzie się regenerował tylko. To jeszcze nie jest najgorzej. Nie ma dużych obrażeń. No, bez porównania, jeżeli chodzi o poziom trudności z poprzednim bossem, który robiliśmy. Jeszcze wypada nam tyle serduszek z tego. Z tej przyczyny, że on przywołuje to i za każde uderzenie dostajemy serduszko. Że jakoś nawet się regenerujemy, nie musieliśmy jeszcze zużywać za dużo tego wszystkiego. No ma dużo życia, to jest ciężki, ale to jest granit, on jest twardy, po prostu jest twardy. Jest po prostu bardzo twardy. Ile ma życia tego? 9000, on ma tyle co Buryk Champion. Czyli patrzcie, żebym Buryk Championa w sobie biłem podobnie, tylko że Buryk Champion chyba ma trochę mniej defensa, tak mi się wydaje. Aha, on zaczął teraz czymś pluć. To walka zrobiła się trochę mniej łatwa i trochę mniej przystępna, szczególnie, że on pluje nawet teraz, kiedy ma tarczę. A te pociski biją po... 40? Ojojoj, to się nie chciałem zacząć bardzo. Niestety nie możemy być ciągle na jednej płaszczyźnie, bo inaczej no, zrobi się nam 200 życia nagle, nie? Ojojoj, po 39, no to są spore obrażenia mimo wszystko. Parę takich trafień, jeszcze jakaś jedna pomyłka, gdzie on nas przeszpili, jest naprawdę kiepsko, na przykład tutaj. Zostaliśmy tutaj dużo razy niepotrzebni na pewno. Dobra, przelećmy się tutaj po serduszkach. Serduszek jest tu tyle, że powoli nie mamy jak ich łapać. To się do niej wszystkie latują do szereg punktów, takie mam wrażenie przynajmniej, takie odnoszę wrażenie. Dajesz Korneliuszu. Ja wierzę w Korneliusza, ja wierzę, że to będzie jedno podejście i jedno zwycięstwo od razu. A samego granitowego elementala chyba nic sam ciekawego nie wypada. Jako dla klasy rzucacza. Jestem ciekaw tylko, czy mu się nagle... O, już coś zaczął wysyłać. Jakieś dodatkowe przeciwników. Chyba, że to był jakiś po prostu biomowy, ale pierwszy raz to widziałem. W tej serii. Ja biłem tego bossa, żebyście nie zrozumieli mnie źle... Wow, coś więcej chyba to zrespił. Ja biłem tego bossa i dobrze to możecie pamiętać z serii Story Moda z ekipą. Ale ja już po prostu nie pamiętam tego. To było już dawno temu. I zresztą seria została brutalnie przerwana przez to, że mi dysk padł. I niestety, ale wtedy bardzo, no, straciliśmy save'y po prostu. Ojej, on zaczął mocniej bić. O nie, Cobweb nas właśnie pokonał w tym momencie, moi drodzy. Moi mili, chyba Cobweb nas w tej chwili po prostu rozwalił całkowicie. Wow, jestem zawiedziony, jestem całkowicie zawiedziony. Jestem tak zawiedziony, że po prostu aż mi się przykro zrobiło. Wpadliśmy w jedną kratkę Cobweba, która nas po prostu, no, zrzesiła całkowicie. Dobra, słuchajcie. Myślę, że to nie ma co przedłużać. Będziemy kończyć odcinek, który i tak już powinien być skończony dawno temu. I możemy jeszcze zrobić tylko seta. Lepszy set,
postaram się jakieś potki skombinować pomiędzy odcinkami, lepszy set i spróbujemy zabić tego, no tych dwóch bossów, żeby naprawić nasze dobre imię, a potem zejdziemy chyba do piekła. Tak mi się wydaje, że kolejny w kolejności będzie piekło. Po drodze jeszcze parę innych mamy oczywiście przystanków, ale piekło chyba, tam wejdziemy po prostu, żeby pofarmić parę rzeczy. Bo jeszcze Wall of Flesh oczywiście nie idziemy bić, Wall of Flesh zostawiam na sam koniec, bo jego zabicie już nie idzie odwrotu. To ma takie same staty. To ma inny jakby efekt. Już chwila, mogę porównać te dwa sety sobie. Ja nie wiem czy ten set, który mamy, nie jest lepszy. Zobaczmy tak, 6. To daje 15% throwing damage'a, to daje velocity i critical strike, czyli mniejsze obrażenia, ale za to mamy lepszą rzucalność jakby. Tutaj szybkość rzucania i movement speed, tutaj critical chance. Tutaj 12% velocity, 33% szanse, że nie wyrzucimy niczego, a tutaj jest większe... Nie no, to jest lepsze, to jest lepsze. To jest chyba lepsze, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, było parę sukcesów w tym odcinku, parę porażek. Na pewno wrócę silniejszy, Korneliusz wróci silniejszy już w kolejnym odcinku, gdzie postaramy się pokonać tą dwójkę bossów. Dziękuję wam bardzo za uwagę, zapraszam do opisu, gdzie macie grupkę, fanpage'a oraz Twitcha. Te trzy linki koniecznie obczajcie. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.